No moim zdaniem jest różnica. No mówię, jeszcze te noże są za szeroko rozstawione i wtedy nie było mijaków, ale był potężny opór. O, jaki to było oporzysko. O, jakie to było oporzysko. Duże. A gdzie wylądował papier? O, tutaj, dobra. Był duży opór. No i już zaczyna wiać. I też niedobrze jak wieje, bo zaczynają te liście fruwać. Tak, tutaj trochę popowiadam, to sobie tutaj przeczyszczę licznik. Bo już taki się trochę przypyział takim pyłkiem naszedł. Kiedyś jak tu coś kombinowałem z tym licznikiem, patrzyłem na te, to mi szybka pękła i u szklarza za 30 zł zrobiłem nową i mówię, w sumie wyszło mi to na zdrowie, dlatego że ta jest nowa. Chyba ma z półtora roku. Nieporysowana. Jest nowa, nieporysowana. Tu bym dał sobie na C1, bo jest taki gorszy odcinek. O, ja już ładnie wszystko widzę. Teraz się obrócę do tyłu. Kierownicy sobie zwolniłem te reakcje, bo sobie myślę, w przymulczowaniu na co mi tam centymetr tą czy w centymetr tamtą i tak jedzie na zero, tylko po prostu wolniej się poziomuje, ale nie ma też takiej prędkości, tak? Nie ma takiej prędkości jak przy tym, no i widzicie, no. Do przodu widać co jest, widać nie. No i właśnie te odrosty takie, no ktoś tam ładnie napisał, że to stonka kukurydziana tak zrobiła. No i już na pewno mówię, no będzie lżej jeśli chodzi o bezorkowca. No bo tutaj nie będzie miał się na czym zapychać moim zdaniem. Jak tam gdzieś jeszcze jakiś badyl robi i się zdarzy, że leży, ale to przeleci. To przeleci. No na dobrą sprawę dobrze byłoby puścić talerzówę. Mógł zobaczyć co zaczyna się robić. Już przyszedł wiatr i zaczyna te liście ciągać. No bo zamiast talerzówki już mówię, cyk, wieje, nie da rady jechać. No to już John Deere ma tutaj nawigację spiętą. No to puścić John Deere'a na ten parę godzinek, na jakiś tam okres czasu. Puścić go tutaj, rzucić mulczowanie, bo w pierwszej lidze poszło mulczowanie tam, gdzie ma być jakieś zboża, tak? A tam, gdzie kukurydza wraca, to na razie jeszcze to zostaje w takiej postaci, jak jest. Ja sobie tutaj to poprawię, co mam sobie poprawić. Jakieś tam pomysły jeszcze są. Poprawię co mam sobie poprawić przy tym i wtedy się wróci do kukurydzy z powrotem do mulczowania. Już na spokojnie jak to będzie posiane i wtedy trzeba będzie zatalerzować na pewno, bo jak jest to rozdrobione mulczerem, to po prostu przyjdą wiatry, to będzie fruwać po całym tym i nici z maszyn budowania próchnicy, choć tutaj chyba nie za bardzo się zbuduje, za mało tu urosło, ale nici z naszego budowania próchnicy, jak nam to wszystko będzie latało, no rzekomo będzie lecieć na moje pole, ale podejrzewam, że to będzie tak frunąć dalej, bo już widzę jak to zaczyna zabierać. No, jeden dzień słoneczka wychodzi i to momentalnie przesycha i się zaczyna szorowanie. I mówię, jak byłoby pięknie, jak byłyby dwie kierownice, bo by puścił drugi traktor obok, zapisałby mu pole i by się sam nawracał i na tempomacie jedynka. Wariat, przecież żartuję, no. Nie puściłbym ciągnika, bo tu jest sytuacja niebezpieczna. Tu wczoraj też jak robiliśmy, tutaj tak samo szedł kombinat, też coś tam sobie robił i to jest jeden w dwa muszę wjechać. Wtedy mi jeden zostanie. No i tu był taki występek, że na tej szóstej klasie, tam co wam prezentowałem na tym filmie, że tu było coś więcej.
No i tu widać, że już ścieżka była moja z opryskiwacza, bo czyli to mówię, dotąd był gdzieś groszek. Tak, tam gdzieś skończyłem, no to belka, no, czyli tam gdzieś był groszek. No i bym tu chciał właśnie takie 2,5 hektara. Tak jak mi wyjdzie z pszenicy, wiecie co chodzi, żeby mi fajnie było, że pasuje mi na beleczkę. Załóżmy ścieżka, 4 siewniki i wsio. To bym tutaj właśnie dał ten owiec. Bo tu już naprawdę ciężko, jeśli chodzi o pszenicę, tu ogólnie jest już od tej górki, to jak się uda. Przeważnie to już tak zaczyna ją mocno łapać na tym pierwszym pagórku. Później tu jest troszkę lepiej i tam już kiszkowato. No ogólnie do tego paciaraja można założyć młotki, bo akurat jest też przystosowane pod młotki, to takie szczęście, ale na razie noże są odwrócone na stronę ostrą, tam gdzieś na wadze poważone mniej więcej, tam gram, dwa, różnicy były trzy, no to tam szpal licho. No na pewno po takiej zmianie trzeba by taki wał wyważyć, no ale jakoś tak nie czuję jakiejś wibracji na ciągniku, także nie jest jakoś bardzo mocno źle. Nie jest bardzo mocno źle, także na razie się nie skupiam nad tym. Skupiam się, że tutaj właśnie muszę tą pracę wykonać. No i tak wam mówię, no to właśnie dlatego jadę tym, bo na tej szóstej klasie, piątej, no jest problem z żarciem takich resztek. A ja już po prostu sukcesywnie chciałbym, żeby to w jakiś sposób było dostępne dla tej pszenicy czy dla czegokolwiek, załóżmy od wiosny. No i takie mi się wydaje, że w tym przypadku na tej ziemi no to przyspiesza proces humifikacji, bo kolega do mnie mówi, że proces gnicia. Ja mówię, słuchaj, proces gnicia jest bardzo niepożądany w glebie, bo wtedy nie ma procesu humifikacji i te resztki się właśnie nie rozkładają i jest źle dla życia biologicznego. On mówi, ty profesor, ja mówię, no nie, no mówię ci, gnicie jest niepożądane. Pożądany jest proces humifikacji. A żeby ten proces humifikacji przebiegał w miarę tutaj prawidłowo, to przydałoby się zastosować wapno. Ale tu już kiedyś 2-3 lata temu mierzyłem, to ja już też tu miałem pH 7,7. Dlatego tutaj wapno nie będzie użyte na procesu humifikacji, bo to jest bez sensu. Bo może być tutaj pH jeszcze zawyżone. No bardzo bym chciał zbadać tutaj tą ziemię, tą część, bo tamta była badana wtedy, jak wygrałem ten konkurs, a ta część nie była badana. No i dobra. No i kręcimy w lewo. Tu macie rzepak też siany we wrześniu bodajże, tak jak coś pamiętam. W dzień to w dzień, w nocy to się człowiek tak mylił tutaj, kurde. No i tu jest tylko trochę więcej tego, no to już czuć większe obciążenie automatycznie. Była też strata. Mulczowałem i gdzieś z jakiegoś supa odbił się kamień. Jak wystrzelił, nie wiem jak on wystrzelił tak, że był taki pech. Właśnie taki pech, że on mi tak wyszczelił, że mi gwiznął tu w szybę. No, zdarza się. No dobrze, że w Jondirze jest
ta przednia szyba i widzicie jak to jest, nie? Tu nawet kolby jeszcze będą. Tu jak już przyspieszymy na taki wałek, gdzie 540 obroty. No ja mówię, no nie jadę też. Szybko dosyć jadę, ją też tak troszkę nie nadążę tego przebierać. Bo widzicie, na C1 to jest już w ogóle, nie? Bardziej to rozdrobniono. Ale na C2 jeszcze to uznaję, że tu w tym przypadku, że jest jeszcze ok. No można byłoby na B4, to zawsze byłoby wolniej, no bo C1 tak jest wolniejszy od B4. No i to byłaby prawidłowa prędkość, jeśli chodzi o takie mulczowanie. I to było jak najbardziej rozdrobnione, ale... Ale to i tak już jest posiekane, a liść szybko ulegnie rozkładowi. Gorzej właśnie z tymi łodygami. Na tym najbardziej mi właśnie zależy, bo one są grube. Widać, że gdzieś tam właśnie się ubija jeszcze, to ślizga się. No mówię, to może też być tą przyczyną, że troszkę te C2 to jest za szybko. No i te noże są za szeroko rozstawione, to na 100%. O, już ziemia. Dlatego właśnie minusem jest to, że trzeba mieć jak na stole, a tu bardzo ciężko stół uzyskać z tego względu, że tu jest płynięcie ziemi, nie? Tu jest płynięcie i kiedyś jak to orałem, to dopiero było płynięcie. Teraz jak troszkę właśnie... O, patrzcie jakie tam jest asory. Ha, ha, ha. I te asory było dzień siane wcześniej. Z tego co pamiętam, bo tu to było jako ostatnie zasiane, a to moje asorki. Rośnie jak wściekło, nie wiem dlaczego tak się tam dzieje. Co ja tam takiego dobrego narobiłem, że ona tak tam pięknie rośnie. No tylko się cieszyć. No to nie wiem czy widzicie dobrze na kamerze. Tu mamy naszą wielką sowę. To są piękne widoki, jeśli chodzi o przejrzystość nieba. Może się uda opryskać, bo tak wieje, nie wieje. Ja mówię, kończę to i zjeżdżam z myślą, że się uda. Muszę tutaj na chwilę zakończyć, mam dużo telefonów. Także na razie was pozdrawiam. No i nie wiem, czy będę was tutaj przynudzał. No, w sumie co miałem powiedzieć, to chyba powiedziałem do was. Bo teraz telefon to telefonem będzie. Dlaczego właśnie jadę na tej 6 klasie? No faktem to jest bardzo już krzywo i trzeba tego mulczera naprawdę dosyć już wysoko podnosić, ale coś tam jeszcze ciapie. O. Coś tam jeszcze ciapie. Coś robi. To pozdrawiam was, do usłyszenia, cześć.